List świętego Pawła do Tytusa. Ja, Paweł, sługa Boży, którego posłał Jezus Chrystus do wybranych, aby uwierzyli i poznali prawdę godną najwyższej czci, mam pewność wiecznego życia. Nieomylny Bóg obiecał je, zanim zaistniał czas i we właściwej chwili ogłosił przez słowo orędzia, a nasz Zbawca powierzył mi zadanie głoszenia tego słowa. Drogi Tytusie, jesteś związany ze mną wspólną wiarą jak syn z ojcem. Niech Bóg Ojciec i Chrystus Jezus, nasz Zbawiciel, obdarzą cię łaską i pokojem. Zostawiłem cię na Krecie po to, abyś uporządkował rozpoczęte prace i w miastach ustanowił prezbiterów, tak jak ci poleciłem. Każdy z nich musi być człowiekiem nienagannym, mieć tylko jedną żonę, wierzące dzieci, którym nie można zarzucić zepsucia ani braku karności. Biskup, jako zwierzchnik wspólnoty Bożej, w swoim postępowaniu musi być nienaganny, nie może być samowolny, porywczy, skłonny do nadużywania wina, kłótliwy, żądny zysku, ale gościnny, kochający dobro, rozumny, sprawiedliwy, sumienny, opanowany. Musi wiernie trzymać się treści przekazanej nauki, aby mógł poprawnie nauczać i wyprowadzać z błędu jej przeciwników. Jest wielu wichrzycieli, zwłaszcza ze środowiska żydowskiego, którzy pustym gadulstwem bałamucą innych. Trzeba im zamknąć usta, bo doprowadzają do upadku całe rodziny, głosząc fałszywe nauki dla brudnego zysku. To przecież ich własny wieszcz powiedział: Kreteńczycy, sami kłamcy, chytre bestie, pasi brzuchy. Słuszna to opinia. Musisz więc ostro karcić, aby mocno trwali w wierze. Niech się nie zajmują żydowską mitologią ani nakazami ludzi, którzy gardzą prawdą. Wszystko jest czyste dla czystych, a dla splamionych i niewierzących nic nie jest czyste, bo umysł i sumienie mają splamione. Twierdzą, że znają Boga, ale czynami zaprzeczają temu. Są ohydni, zbuntowani i niezdolni do żadnego dobrego czynu. To jednak, co ty mówisz, niech będzie zgodne z przekazaną nauką. Co dotyczy osób starszych, mężczyźni mają być trzeźwi, poważni, rozsądni, wytrwali w wierze, miłości i cierpliwości. Kobiety zaś mają się zachowywać jak w kościele. Niech się wystrzegają obmowy i nadmiaru wina. Dobrym przykładem ucząc młodsze kobiety, jak kochać męża i dzieci, zachować rozsądek, skromność, troskę o dom, dobroć i posłuszeństwo małżeńskie, aby nikt nie mógł zniesławić Bożego Słowa. Tak samo napominaj młodszych, aby panowali nad sobą. Dawaj zawsze dobry przykład swym postępowaniem. To, czego nauczysz, niech będzie czyste i wierne, przekazane słowem niepodważalnym, by przeciwnicy zbici z tropu nie mogli nam nic zarzucić. Niewolnicy niech zawsze z ochotą i bez sprzeciwu okazują posłuszeństwo swoim panom. Niech nie zagarniają niczego dla siebie, lecz w pełni dochowują im wierności. W ten sposób całą swoją postawą poświadczą chlubnie
to, co mówi Bóg, nasz Zbawca. Zajaśniała łaska Boża, zbawienie dla wszystkich. Na tym przemijającym świecie uczy nas ona, jak żyć w karności, uczciwości i pobożności, nie ulegając przyziemnym pokusom i cieszyć się nadzieją, że wielki Bóg i nasz Zbawiciel ukaże się w pełni swojego blasku. On to poświęcił samego siebie, by nas uwolnić od wszelkiej przewrotności i oczyścić jako swój własny lud gorliwy w urzeczywistnianiu dobra. Tak mów i napominaj z całą powagą i przekonaniem, a nikt cię nie będzie lekceważył. Przypominaj ludziom, że mają się podporządkować władzom zwierzchnim, słuchać ich i chętnie uczestniczyć w każdej dobrej sprawie. Niech o nikim nie mówią źle, niech nie będą kłótliwi, ale zrównoważeni i życzliwi ludziom. Przecież i my byliśmy kiedyś nierozsądni, przekorni, zbłąkani, ulegliśmy różnym pokusom i oddawaliśmy się rozkoszom. Kierowaliśmy się w życiu złością i zazdrością. Budziliśmy wstręt w ludziach i wzajemnie się nienawidziliśmy. Bóg, nasz Zbawca, okazał jednak swoją dobroć i miłość do ludzi i ocalił nas od złego. Uczynił to nie dlatego, że postępowaliśmy nienagannie, lecz tylko ze współczucia. Odrodził nas przez chrzest i odnowił mocą Ducha Świętego, którego przez wzgląd na Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, zesłał na nas w obfitości, aby życie wieczne stało się naszym dziedzictwem, o czym nie wątpimy, ponieważ On łaskawie darował nam winy. To stwierdzenie jest wiarygodne. Polecam ci więc ściśle się go trzymać, aby wszyscy wierzący w Boga mogli całą uwagę poświęcać na gorliwe spełnianie dobrych uczynków, bo to jest dobre i potrzebne ludziom. Nie wdawaj się w głupie spekulacje, badanie rodowodów, ani w spory i utarczki prawnicze, bo to są rzeczy niepotrzebne i jałowe. Człowieka, który wywołuje rozłam, napomnij raz i drugi, a jeśli to nie poskutkuje, unikaj go, bo przekonałeś się, że jest przewrotny, a trwając w grzechach, sam wydaje na siebie wyrok. Gdy przyślę do ciebie Artemasa lub Tychika, jak najszybciej staraj się przyjść do mnie do Nikopolis, gdzie postanowiłem przezimować. Pomóż prawnikowi Zenasowi i Apollosowi przygotować się do drogi. Niech nasi bracia uczą się gorliwie spełniać dobre czyny i w ten sposób zaspokajać palące potrzeby innych. Niech nie będą nieużyteczni. Ci, którzy są ze mną, pozdrawiają cię. Ty zaś pozdrów ode mnie naszych wiernych przyjaciół. Niech Bóg obdarzy was wszystkich swoją łaską. Thank you.